Drodzy przyjaciele, dzisiaj spotykamy się wcześniej niż zamierzaliśmy. Wybaczcie, chociaż wiem, że na wasze zrozumienie mogę liczyć, ale powinniśmy także usprawiedliwić ten nadzwyczajny tryb dzisiejszego spotkania opinii publicznej i mediom, które towarzyszą naszemu spotkaniu. Jak państwo wiecie, wydarzenia w Libii nabrały dramatycznego przyspieszenia. I to spowodowało, że po rezolucji Rady Bezpieczeństwa, po czasowym zawieszeniu broni, a następnie rozpoczęciu ponownych walk, przywódcy europejscy i światowi uznali za konieczne zareagowanie na tę sytuację. I stąd zwołane w trybie nagłym spotkanie kilkunastu przywódców w Paryżu. Chcę powiedzieć, że Polska zgodnie z naszymi zasadami, zgodnie z naszą historią, nie pozostaje obojętna wtedy, kiedy dzieje się krzywda, kiedy grozi dramat lub tragedia ludziom bez ich winy. I dlatego Polaków i Polski nikt nie musi uczyć solidarności. Zadeklarowaliśmy już wiele dni temu gotowość do współpracy z każdym, kto chce nieść humanitarną pomoc uchodźcom lub zagrożonej ludności cywilnej. I wiemy, że w Libii takie zdarzenia mają miejsce. Tak jak w ostatnich dniach staramy się nieść pomoc i także słowa solidarności narodowi japońskiemu, rodzinom wszystkich ofiar tragicznego trzęsienia ziemi. Te dwa dramatyczne zdarzenia pokazują nam dzisiaj, że nie jesteśmy sami na świecie ze złymi i dobrymi tego skutkami. Że to, co robimy wspólnie jako Polacy, to, co robi polski rząd, to, co jest dzisiaj odpowiedzialnością Platformy Obywatelskiej, jest głęboko zanurzone w globalnej rzeczywistości. Że spełniło się to marzenie i równocześnie wielka przestroga ludzi o jednym globalnym wymiarze naszych starań i naszych nadziei, ale także zagrożeń. To znaczy, że my dzisiaj tu jesteśmy współodpowiedzialni za zdarzenia w Polsce, ale także w tej skali, która jest nam dostępna, za to, co dzieje się na świecie. Podobnie jak świat dzisiaj jest odpowiedzialny za całość. Nie ma dzisiaj odrębnych bytów. To zwiększa wymiar odpowiedzialności polityki w sposób nieznany w przeszłości. To nakłada także na nas, na was wszystkich, zupełnie inny typ odpowiedzialności. Dzisiaj pojadę do Paryża, świadomy także naszej odpowiedzialności za pozycję Polski w świecie. A więc po pierwsze pojadę po to, aby zapewnić gotowość Polski do uczestniczenia w działaniach humanitarnych, aby potwierdzić poparcie Polski dla tych decyzji, których celem jest zamknięcie tego dramatycznego rozdziału, zatrzymanie walk i zatrzymanie zagrożenia wobec setek tysięcy ludzi. I równocześnie w sposób w pełni świadomy i odpowiedzialny pojadę tam z informacją, którą dzisiaj także chcę przekazać Polakom, że Polska nie zamierza uczestniczyć w militarnym aspekcie działań w Libii. Jesteśmy zawsze gotowi do świadczenia solidarności, także tej, którą wyznacza Pakt Północnoatlantycki, wtedy, kiedy zagrożone będzie jakikolwiek nasz sojusznik, jakiekolwiek państwo natowskie. Tak było też w przeszłości. Ale chcę też twardo i wyraźnie powiedzieć, że polscy żołnierze będą uczestniczyć w takich działaniach, które mają na celu obronę interesu
Polski i interesu sojuszników natowskich wtedy, kiedy one są bezpośrednio zagrożone. Dlatego chcę jeszcze raz powtórzyć, polskie wojska nie będą uczestniczyły w interwencji i chciałbym, aby to także było wskazanie na przyszłość. Polscy żołnierze poza granicami Polski będą obecnie tylko w sytuacji absolutnie bezdyskusyjnej. Ta sytuacja, która każe nam dzisiaj być w Paryżu, a więc także skrócić nasze spotkanie, pokazuje, w jak niepewnych czasach przyszło nam żyć. I jak ważne w związku z tym jest to, kto i w jaki sposób decyduje o polskich losach, kiedy w Europie i na świecie każdego dnia, każdego tygodnia jesteśmy świadkami zdarzeń nieprzewidywalnych. Dochodzą do nas informacje potwierdzające dzisiaj dobrą reputację naszego kraju. Jeśli dosłownie kilka godzin temu mamy potwierdzenie od jednej z największych firm ratingowych, że polska sytuacja finansowa jest stabilna, a jak bezcenne dzisiaj to słowo w polskiej, europejskiej i światowej polityce, stabilna, ile ono znaczy, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Otrzymaliśmy kilkanaście dni temu informację, że Europa, Komisja Europejska uznaje nasz plan sprowadzenia deficytu Polski do bezpiecznego wymiaru 3% za wiarygodny i wystarczający. A ten komunikat dotyczy kraju, Polski, który w czasie szalejącego kryzysu finansowego wychodził na prostą, bez recesji, bez ujemnego wzrostu, jako jedyny kraj w Europie. Przypominam o tym dlatego, bo niektórzy uznali, że ten fakt nie ma żadnego znaczenia. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest i powinno być w przyszłości źródło nie tylko wielkiej satysfakcji Polaków, ale także nadziei wszystkich Polaków na to, że to wyjście na prostą, to polskie wyjście na prostą, będzie oznaczało także w przyszłości lepsze życie Polaków tu u nas w ojczyźnie. To nie jest abstrakcja. Te wszystkie dane, te liczby, te statystyki, które budują polską reputację jak nigdy dotąd, przekładają się także na bezpieczeństwo obywateli, na spokojne życie obywateli. Dzisiaj tu na tej sali siedzą ludzie, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za to, aby Polacy w tym nadzwyczajnym czasie, trudnym, pełnym nieprzewidywalnych zdarzeń, aby Polacy mieli pewność, że przyszłość będzie bezpieczna i stabilna. Nie ma dzisiaj ważniejszego zadania dla każdego, kto chce uprawiać politykę w Polsce, kto ubiega się o zaufanie ludzi w Polsce. Nie ma ważniejszego zadania niż zapewnienie, że Polacy będą żyli w bezpiecznym domu.